Dzień dobry. Każdy z nas czasem miewa zły dzień. Wtedy świat może wydawać nam się bez sensu. Najlepszym lekarstwem jest odrobina pozytywnej energii i dobrego humoru. I właśnie książka Morze pomysłów na bezmiar szczęścia jest takim lekarstwem. Nie jest to typowy poradnik. Nie znajdziemy tutaj długich opisów, jak należy żyć, aby być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jest za to masa obrazków i plakatów, na które wystarczy spojrzeć, a uśmiech sam pojawi nam się na twarzy. Książka dzieli się na 10 części, z których składa się szczęście. Autorzy zachęcają nas, aby czerpać radość z otaczającego świata. Motywują do odwagi po to, bo przecież bez niej nie jesteśmy w stanie spełnić naszych marzeń. Na łamach tej książki znajdziemy takie hasła jak bądź sobą, nie zachowuj się jak robot, albo i nigdy, przenigdy nie trać ciekawości. Warto przeczytać taką książkę, ponieważ ona motywuje nas do działania lub po prostu uświadamia nas, że nasze życie wcale nie jest takie złe. Dla osób w stanie krytycznym w książce przygotowano materiały do wycięcia. Oczywiście książek z biblioteki nie tniemy, ale oczywiście można sobie skserować, wyciąć, przykleić gdzieś na widocznym miejscu i kiedy nasz humor się pogorszy, spojrzeć na taki motywujący tekst i się uśmiechnąć. Morze pomysłów na bezmiar szczęścia to zbiór uśmiechów, pozytywnej energii i motywacji. To idealna książka dla ludzi, którzy uważają, że nie mają czasu czytać. Wystarczy otworzyć książkę na losowej stronie, a humor na pewno się poprawi.